No to jest wasz powrót po bardzo długiej przerwie, po miesiącu przerwy do treningów. I jak się czujecie po tym powrocie? Znaczy, no mieliśmy badania wydolnościowe, zobaczymy, każdy miał wypisane zadania, które miał zrobić w przerwie. Myślę, że każdy wykonał swoje zadanie i myślę, że w jakimś już stopniu jesteśmy przygotowani. Od następnego tygodnia zaczniemy trochę ostrzej, ale myślę, że każdy jest jakoś w miarę przygotowany i będziemy gotowi do treningów. A jak oceniasz właściwie zależny sparing w wykonaniu? No, był to pierwszy sparing, wiadomo, te pierwsze sparingi są po to, żeby jeszcze właśnie zrobić tą wydolność. I na tym trener też zwraca uwagę, żeby skupić się na tym jak najbardziej, ale wiadomo, mówił, żeby nie zapomnieć o założeniach taktycznych, które robimy od jakiegoś już tam czasu. I myślę, że jako na pierwszy sparing wyglądało to w miarę okej. Okay. Czy nie odczuwasz już tej kontuzji, którą miałeś w rundzie jesiennej? A w sumie już nic nie odczuwam, ale cieszę się, że wreszcie mogłem wrócić na boisko. To jest w sumie mój pierwszy mecz od początku września. No, w sumie byłem bez występu i cieszę się, że nareszcie dzisiaj był ten pierwszy, nawet sparing. Jak odczucia przed tym wyjazdem do Turcji? No już w sumie normalnie, tam jak wszyscy nie koncentrują się na tym, że to są wakacje czy coś, tylko wiadomo, chodzi o to, żeby mieć dobre warunki do treningów i przygotować się na sezon. No ale fajnie, że chociaż pogoda będzie dobra. No, na pewno, lepsza niż tutaj. Tak, na pewno, ale no nie możemy narzekać, w tamtym roku było jeszcze zimniej. Pamiętam, że pierwszy sparing graliśmy w minus 14 stopnia chyba w tamtym sezonie, więc nie ma co narzekać, tylko pracować.